Ultrahit stał się ultrahitem. Znowu. Tak, to nie pomyłka. Chodzi o kawałek, który już kiedyś zawładnął listami przebojów na całym świecie, a teraz wrócił w nieco innej wersji i z innymi twórcami. Bo znacie to. Kawałek Samba od niemieckiego duetu You Not Us aktualnie króluje na europejskich listach przebojów. Ale teraz nie o tym. Samba, ale w tej pierwszej, oryginalnej wersji powstała już w 1997 roku pod tytułem Samba de Janeiro i nagrał ją zespół Bellini. Samba! I chociaż ten kawałek brzmi dość latynosko, to ten zespół też jest niemiecki. I do dzisiaj jest znany, szczególnie w piłkarskich kręgach. W 2008 roku na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej na ten kawałek był puszczany po każdym zdobytym golu. To samo robiły kluby Bolton Wanderers i Norwich City. A teraz was zaskoczę. Wiecie, że ten refren wcale nie został wymyślony przez zespół Bellini. Wykorzystano w nim melodię z jazzowego utworu brazylijskiego perkusisty Airto Moreiry. Czy pan Moreira wykorzystał melodię, którą już kiedyś gdzieś usłyszał? Tego nie wiem, ale wiem na pewno, że warto wsłuchiwać się w kawałki, bo może się okazać, że melodia, którą słyszycie, już gdzieś kiedyś się przewinęła.